Jesteśmy na 6. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, a z nami gość, pan Wojciech Mojżesowicz, były minister rolnictwa i przede wszystkim rolnik. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o tym, jak będzie wyglądała nowa wspólna polityka rolna w nowej perspektywie finansowej i o tym, jakie wyzwania czekają polskie rolnictwo. Chciałem zacząć od tego tematu. Jak pan ocenia, jak ta realizacja Nowego Ładu wpłynie na obecną sytuację w polskim rolnictwie i na to, co się będzie z nim działo w najbliższych latach? Ja chcę powiedzieć tak, jedną z podstawowych rzeczy, i to prędzej czy później ona się pokaże, utrzymanie w Polsce takiej produkcji rolnej, która zabezpieczy rynek. I to będzie jeden z najważniejszych nawet elementów. Nawet jeżeli wprowadzimy obostrzenia, o których się mówi, dla mnie niektóre brzmią absurdalnie, to będzie tąpnięcie produkcji rolnej, zabraknie na rynku i będziemy musieli wrócić do tego, ale będą to duże koszty, dlatego że politycy, którzy dzisiaj mają wpływ, europejscy politycy, razem z panem komisarzem, wpływ na politykę rolną, nie patrzą troszkę dalej, że jednak podstawową rzeczą jest zabezpieczenie dla 80% słabiej uposażonych ludzi żywności. Mówić dzisiaj, że mniejsze nawozy, mniej środków, mniej nawozów będzie zdrowsza żywność, to troszkę się wewnętrznie burzę, bo wyglądałoby na to, że produkujemy do tej pory żywność niezdrową, co jest nieprawdą. Następna sprawa, my nie możemy stać się rynkiem, który będzie chłonął produkcję rolną z Ukrainy, z Argentyny, ze Stanów. Każde państwo i Europa też, jeżeli nie będzie bezpieczna żywnościowo, i rynek będzie, producenci, my nie będziemy zabezpieczać tego rynku, troszkę eksportować, bo jeżeli będziemy eksportować, to znaczy, że to bezpieczeństwo jest trochę mocniejsze, to prędzej czy później żywność pójdzie do góry, co nie znaczy, że my będziemy więcej zarabiać, ale spowoduje to, że 80% społeczeństwa, no, słabiej uposażonych, odczuje to bardzo mocno i będzie trzeba wrócić do produkcji, trzeba będzie ją odnowić, odbudować. To nastąpi. Oczywiście może już ja nie doczekam, chociaż raczej będzie to szybko. I wtedy dopiero do głów polityków, strategów tak zwanych europejskich dojdzie, że jednak żywność na rynku jest rzeczą bardzo ważną. Import żywności będzie drożał. Importowana żywność będzie bardzo, produkcja będzie bardzo przemysłowa, nie taka jak u nas dzisiaj. I to spowoduje refleksję, ale ta refleksja będzie bardzo drogo kosztować konsumenta, rolników, żeby odtworzyli produkcję, no i gospodarkę europejską. Czy to jest scenariusz, którego nie da się uniknąć? Czy to jest tak, że musimy się na to godzić i że to jest to, co czeka polskie rolnictwo w najbliższych latach? To tąpnięcie rzeczywiście musi nastąpić? Myślę, że nastąpi. Nie jesteśmy w stanie. Lobby takie pronowoczesne w cudzysłowie, rynek, zdrowa żywność i te różne absurdy, o których się mówi, jakbyśmy w Europie nie mieli żywności. W Europie produkujemy żywność, najbardziej produkcja jest kontrolowana, najbardziej na świecie. Ta żywność jest pod my jako producenci rolni, producenci zbóż, rzepaku, mamy certyfikowane magazyny, musimy mieć środki, które są tylko i wyłącznie dostępne na rynku. Te wszystkie rzeczy spełniamy, tego nie spełnia świat. I my nagle jeszcze chcemy spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i będzie ta produkcja rolna, żywność będzie z zewnątrz, tam gdzie tych standardów się nie stosuje. Więc dla mnie osobiście jest to absurdalny pomysł. Skończy się bardzo źle. Powtarzam, dla produkcji, dla konsumenta przede wszystkim, potem dla producenta, taki jak my jesteśmy, rolników, i odbije się to na gospodarce europejskiej. A chciałem też pana prosić o komentarz do obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek w Polsce, bo tutaj największe problemy są w obszarze produkcji trzody chlewnej. ASF tutaj dziesiątkuje stada trzody chlewnej, po głowie spada. Czy tu jest jakby dopiero pierwszy zwiastun tego, co może nastąpić na tym sektorze, bo wydaje się, że wymagania Zielonego Ładu także mogą ten kryzys jeszcze pogłębić? Początek problemu z produkcją trzody i nie tylko, rozpoczął się przy wejściu do Unii Europejskiej. Myśmy wtedy dostosowywali prawo polskie do prawa unijnego. Wtedy nam po części mówiono, że te małe zakłady nie mają szans na funkcjonowanie. Czas pokazał, że te małe zakłady zostały zastąpione przez duże koncerny i zmonopolizowano produkcję trzody i produkcję mięsa. W związku z tym to jest rzecz, która jakby w innym posuwa się. Mieliśmy przetwórstwo, które żeśmy zlikwidowali,
na wniosek Unii Europejskiej. Teraz likwidujemy poprzez obostrzenia średnie i mniejsze gospodarstwa rolne. W to miejsce wchodzą koncerny. Wchodzą koncerny i koncentrują produkcję rolną, a tu produkcja trzody to się wyraźnie to pokazuje. Jeszcze jeden aktualny temat, bo o tym cały czas rolnicy żywo dyskutują. Mimo tego, że drastyczne podwyżki cen nawozów trochę wyhamowały, nawet pojawiły się dostępne obniżki, to jednak nadal są to ceny bardzo wysokie i nie wszystkich rolników będzie stać na to, żeby w pole wyjechać z nawozem na wiosnę. Na pewno ten rachunek ekonomiczny pogorszył się, natomiast co jest ważne? Ja byłem w Anwilu na rozmowach, bo byłem ministrem, posłem 5 kadencji, szefem komisji 2, ale nie jestem wolny od bezpośredniego kontaktu z rynkiem, bo mam gospodarstwo, syn prowadzi gospodarstwo, żyjemy z produkcji rolnej od kilku pokoleń. Natomiast co powinno być? Czytelny obrót. Jeżeli mówimy o marżach w sklepach, dlaczego nie mówimy o marży na nawozie? Trzeba wyraźnie powiedzieć, jeżeli nawóz kupowany jest w zakładach Anwilu, 100% Skarb Państwa, azoty, 100% Skarb Państwa, to powinno być czytelne. W miesiącu X sprzedawano nawóz po 1500 czy 2000, 2500 zł. I dealer, bo tacy muszą być, którzy zajmują się sprzedażą, ma 10% marży na tym narzuconej. Automatycznie my powinniśmy wiedzieć, bo ja byłem na rozmowach w Anwilu, przykro mi to powiedzieć na antenie, ale to jest od wielu lat, rozmawia się tak trochę na zasadzie mafijnej. Pytania, tajemnica. Pytanie, nie wolno. Pytanie, tajemnica handlowa. No, wie pan, to musi być zrobione. I co jeszcze jest ważne? Bo mówimy o holdingu. 3 lata stracone. Holding nie będzie silny, jak dołożymy ileś spółek Skarbu Państwa. On musi być silny, zarabiając na rynku, jak Krajowa Spółka Produkcją Cukru, handlem nawozami i dopiero od tego może się zacząć. Co z tego, że to będzie duży organizm gospodarczy na glinianych nogach? On musi zacząć sam zmieniać, mieć wpływ na rynek i poza tym, co jest bardzo ważne, żeby rolnik miał możliwość korzystania poprzez konkurencję Krajowej Spółki czy holdingu na rynku obrotu nawozami. Natomiast nie powstanie to na wiosnę, nie będzie to miało wpływu. Natomiast kierunek dobry, natomiast mam obawy, że trzeba mieć dużo wiedzy na temat rynku, dużo wiedzy na temat branży rolnej, żeby ten podmiot państwowy miał szansę na rynku, może nie zdjąć wszystkiego z rynku, ale pomóc w konkurowaniu. Przy sprzedaży nawozów, przy skupie czegokolwiek, bo on nie zrobi 100% skupu w kraju. A jak pana zdaniem wpłynie generalnie sytuacja na rynku surowców, bo nie tylko gaz, w związku z tym nawozów, ale i prąd i ropa, to wszystko idzie w górę. Jak to pan ocenia jako wpływ na rentowność polskich gospodarstw rolnych? Ja tak patrzę jako na rentowność w ogóle gospodarki. Gospodarki, kondycja finansowa rodzin, konsumentów, to zacznie się bardzo zdecydowanie pogarszać. Będzie na pewno problem z odnowieniem produkcji, bo ja uważam, że Polska ma obowiązek utrzymać produkcję rolną na tym poziomie. Zielone łady, ograniczanie czegokolwiek jest absurdem. Naszym bardzo, bardzo ważną rzeczą, cośmy osiągnęli jako rolnicy, producenci rolni, że dzisiaj sprzedajemy około 7 milionów ton kukurydzy, pszenicy, zbóż i rzepaku, eksportujemy. To jest po pierwsze dodatkowe środki, które zarabiamy, to jest dodatkowe bezpieczeństwo żywnościowe kraju, bo mamy nadprodukcję 77 milionów ton, 7-8 milionów ton, to sprzedajemy. I teraz zrezygnowanie z tego to jest uderzenie w gospodarkę, uderzenie w stabilność rynku żywnościowego, w parę ważnych elementów. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze. Pan Wojciech Majewskowicz, były minister rolnictwa, był naszym i państwa gościem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję.